Dobra, moi drodzy, naszą kolejną misją jest znalezienie tej łowczyni, pradawnej krypty z łowczynią. Dlatego teleportowałem się na pradawną iglicę i stąd skoczymy sobie w tamtą stronę. Wygląda to przerażająco, ale skoczymy. Let's go. O cholera, ale klimacik. Nie wiem, czy na wytrzymałości starczy, ale tak, jeszcze mamy cały pasek, więc. Więc dobrze, ok, powinno starczyć. Wylądujemy mniej więcej na tym ceglanym domu. Ale tu chyba jeszcze nie byliśmy. Ok, spójrzmy na mapę, gdzie ja jestem. W tym miejscu, ok, no to tu była mała kopalnia. A to jest z tej strony, więc chyba idealnie wylądowaliśmy. Akurat przed tym punktem książki. O, i mamy wilka. Patrzcie. Cholera. Wilczko mały, niedobry. Ok, jest tu jakiś domek większy niż zwykle. Zobaczmy, co się w nim kryje. Tu jakieś księgi. Te księgi pewnie dla alchemika będą, albo dla jakiegoś maga, żeby coś odblokowywać. Tu jakieś piece. Nic specjalnego, za bardzo nie da się tutaj dostać. O, miksturka życia. Tutaj by się komuś przydała. Oho! Pająk, pająk, pająk. Pająka jeszcze nie mieliśmy. Czy on nas zatruł? Tak, zatruł nas. Okej, ale działa to tylko chwilowo. Sznurek i fragmenty owadu wypadają. Okej. Tu jest woda do wzięcia. Znowu woda. I jakieś zejście w dół. Pochodnia w dłoń. Schodzimy. Oho, pająk. Tyk. Zdążyłem? Tak, zdążyłem przed zatruciem. Okej. No i chyba nic tutaj. Że więcej oprócz sznurka nie ma. Tak patrzę, że ten dom w sumie ma dwa piętra, więc... O właśnie, pewnie da się tam jakoś wejść. Poszukajmy schodów albo jakiejś kraty, żeby się tam dostać. Nie znalazłem żadnego wejścia, więc spróbujemy sobie tam zeskoczyć. I polecieć na naszej... wiewiórkolotni. Opsa. Czy ja tam dolecę? O kurde, nie mam pewności, chyba nie. Fak, troszkę braknie, no. Jeszcze raz. No, teraz chyba też się nie uda. Znalazłem chyba lepsze rozwiązanie. Po prostu włamiemy się tam. Cholera, jak w Minecrafcie chciałem powiedzieć. Dobra, nie mam pojęcia jak tam wejść, odpuszczam to na razie. Okej, okay, dobiegliśmy do tego punktu i co my tu mamy? Lokalizacja powyżej, a czyli jeszcze tam kawałeczek. Dobra. Tu widzę jakiegoś przeciwnika, którego wcześniej jeszcze nie znałem. Czym ty jesteś? Jakiś troll? Czy co to jest? To mogę się hakiem wspiąć. Pyk. Chciałbym go zaznaczyć. Ale gdzieś mi zniknął. Tu jest, patrzcie. Trzeci level, to nie ma... tragedii. O cholera, jakiś miś jogi. Ogłuszony i zabity. Dobra, coś ciebie wypada? Futro zwierzęcia. O cholera, jeszcze jeden. O. Ty, nie mogę się turlać, jak mnie atakuje. O, jest i skrzyneczka. Przeczułem ją wcześniej, jak się tutaj... wspiąłem. Strzała z krzemieniem. No dobra, może być. Mamy punkt jakiś respawnu w razie czego i tam jest kolejny misiek. Zajmijmy się nimi najpierw i dopiero będziemy zwiedzać dalej. Nawet nie zdążył podbiec, no. Dawaj kolego, o, dwóch leci teraz. Oho, ten go leczy skubany. No to lecimy najpierw na tego. Najpierw bijemy lekarza. I dobijamy kolegę. Ze wszystkich to samo dropi. O, tutaj staw leczący jakiś. O, coś tu lata, jakieś iskry. Elektryczne cusie. Czy ja mogę tędy normalnie przejść? Poczekajcie.
Okej, czyli tu strzela tym. Możemy się szybko przetransportować, a ja najpierw zbiorę z tego co się obawia. Hop. I teraz trzeba przejść tędy. I hop. Dobra, udało się. Tego jeszcze chciałbym zlutować, ale chyba nic nie miał przy sobie. Idziemy dalej. Tu jest lawa. Czy coś jeszcze? Tędy chyba powinniśmy móc przeskoczyć. Ale upewnię się jeszcze, czy nie ma tu innego przejścia. To są drzwi jakieś. Okej, okay, i guziczek. Co ten guziczek robi? Zielonego pojęcia nie mam. Co to zmieniło? Lawy tutaj nie zniknęło. A tutaj co mamy? Kolejne drzwi. A za nimi? Nic. Okej, okay, czyli może dopiero jak przeskoczę tą lawę. Jopa. Dobra, przeskoczyliśmy i może tu będzie drugi guzik i nam otworzy przejście do złotej skrzyni. Tu są schody na górę, nie wiem czy tego nie ominąłem gdzieś guziczka. Oho, coś nam się tu otwiera. Są kolejne drzwi. Na jakiś balkon. I nic chyba więcej tutaj nie ma, może jakaś ukryta skrzynia, ale nie. No i tutaj mamy chyba naszą łowczynię. Tak jest, łowczyni. Uwolnijmy ją. Przebudź. Wysuszone futro. W warsztacie mamy. Na suszarce się robi, okej? Okay. Czy jakieś strzały, coś? Rękawice zwiadowcy. I o 14 więcej receptur w warsztacie łowczyni. No dobra, to może jakieś strzały w końcu będą do robienia lepsze, jak to jest łowczyni. Ale muszę znaleźć jeszcze ten drugi guzik gdzieś tu. Powinien być, żeby otworzyć te drzwiczki na dole. O, tu jest hak. Wejdźmy sobie. Jakiś balkonik, coś. Hopsa. Tu wejście na górę. Ja cię kręcę, jakie poukrywane wszystko. I teraz tędy przejdźmy, może gdzieś tu będzie ten guzik. Musi gdzieś być. Okej, tu mamy... W środku jakieś wejście i skrzynkę z alsrebrną tylko. Dobra, biorę to. Ale jak się w takim razie dostać do tej na dole skrzyneczki? To może jakiś guzik ominąłem. Zejdźmy tam i sprawdzę teraz jeszcze. Tutaj mamy znowu te kulki. Tutaj nic nie ma. Tu jest lawa. I tam już idzie do łowczyni, więc nie. W tym miejscu był pierwszy guzik. O tutaj. No dobra, a gdzie jest drugi? Tu potrzeba trzy guziczki kliknąć. O, ja cię pierdzielę. No tu musimy trochę poszukać. Tu kolejna skrzyneczka z takimi oto rzeczami, ale ja szukam ciągle tych guzików. Gdzieś tu pewnie są ukryte. Czy jak rzucę w tą bombą, to to przestanie działać? Nie przestało, okej. Okay. O, tu nie musieliśmy skakać. Wystarczyło użyć E i sobie podskoczyć prosto, dobra. Może z tej strony te guziczki gdzieś są, a ja ich nie zauważyłem jeszcze. No powiem wam, że nie mam pojęcia. Wszedłem tą świątynię, powiedzmy, dookoła calusieńką. No i nie mogę nic znaleźć. Na początku podejrzewałem, że jeżeli tutaj był jeden guzik, to w kolejnej takiej wieży będzie drugi i tutaj trzeci, bo są trzy wieże akurat. Ale nigdzie dookoła tego nie ma. To jest tyle zakątków, że pewnie bym mógłbym przeoczyć coś, ale... No... Jakaś ścieżka by prowadziła, czy cokolwiek do tego. Dobra, raz jeszcze sprawdzę te dwie wieże i zobaczymy. Uuu, tutaj odkryłem coś nowego. Zobaczcie, na dole jest skrzynka. Czy da się to rozwalić jakoś? Czy tylko kilofem? O, coś tu lata mi, patrzcie, jest taki guziczek. Co to robi? Ukryte wejście. Uuu. I like it. I do czego to prowadzi? Aha, do niczego. Co to, jakiś skrót dziwny? O co w tym chodzi? Czekajcie. O kurde, znalazłem kolejny guziczek, ale nie... Nie zgadniecie, co to było za wejście w ogóle. Tutaj widzicie nad tym? Takie kratki zobaczyłem. A tutaj jest hak i trzeba było w ogóle wyskoczyć z... tej pochodni, którą tu widzicie, o, z tego, żeby dolecieć tutaj i kliknąć E. I tu jest drugi guzik. Jeszcze jeden taki musimy znaleźć ukryty.
Ja cię pierdzielę. O? Chyba jest trzeci. Tak jest. Nice, otrzy parę drzwi i mamy złotą skrzynkę w końcu. Ja pierniczę. Spędziłem tutaj ile? 30 minut. Oby było to warte. O, ładny łuk. Chyba pierwszy legendarny item. Moi drodzy, tylko zobaczmy sobie, bo on ma chyba jakieś słabe obrażenia. Siła 7, a tutaj mamy 10, więc co jest grane? Szybkość przygotowania, o wiele lepsza. Trwałość 250, no to to co tutaj? Prędkość strzału plus 7%, to też. To czym to się różni? Dobra, nie wiem, może po ulepszeniu będzie jakiś fajny, bo teraz to taki trochę dziadowy powiedzmy, no ale dobra, niech będzie. No dobra, to tamtą złotą skrzynkę mamy, ale dalej pozostaje kwestia tego oto miejsca. Ze zwykłą skrzynką, ja się tam za cholerę nie mogę dostać. Rzuciłem tutaj 6 bomb. Zabrało tej kracie po 50 HP. Nawalam tym kill-offem od nie wiadomo ilu. I nadal to się nie chce rozwalić, więc ja nie mam już innego pomysłu. A z innej strony nie da się tutaj dostać, bo wszędzie jest brak efektu jak uderzamy. Więc jak tam wejść? Powinno być od dołu jakieś wejście. Dobra, nie. Może to głupi pomysł, ale stwierdziłem, że rozwalę wszystkie te słupki i może jakieś przejście się otworzy. No nie, nic to nie dało. Oho. Tu jest zejście po kracie, tego jeszcze nie widziałem. Byłem na dole, ale... jedynie nie z tej strony właśnie. Czy tu jest... oho. Ukryte przejście. Co jest w środku? Ha, przejście do skrzynki oczywiście. Dobra. Iskrząca różdżka. No to zwiedziliśmy wszystkie... wszystkie rzeczy, tutaj mamy wszystkie skarby. Fajna zabawa. Okej, okay, wróciliśmy do bazy, teraz sobie spróbuję przywołać tą... łowczynię. Okej. Okay. Zamknij tam, stoi kowal. To ją możemy tutaj w rogu postawić. I co ty dla nas masz? Wspólne przetrwanie. Udało mi się przetrwać na tyle długo, aby wiedzieć, że są jeszcze inni tacy jak ja. Musimy zrobić coś więcej niż tylko wytrwać. Musimy się osiedlić, wyhodować plony, uzdrowić ziemię. Jest pewne miejsce, o którym pamiętam. Inna, pradawna krypta, którą zbudowano. Poszukaj jej. Czy ona nas nauczy sadzenia roślinek, czy mam znaleźć kogoś, kto mnie nauczy? Szukanie soli. Brakuje nam wielu rzeczy. Bez stałych dostaw soli trudno będzie konserwować futra. Może i nie jestem stąd, ale dobrze znam tę ziemię. Proszę, zaznaczę ci w dzienniku miejsce, w którym można zebrać sól. Nie zawiedź nas. Okej, okay. Sól się przyda na pewno. Zobaczmy, co my możemy tworzyć. No w końcu. Możemy tworzyć lepsze strzały, moi drodzy. Strzały ze złomu i strzały z krzemienia ze złomu mają 11 obrażeń. Bardzo dużo, tylko no resztki metalu potrzeba. Porobimy sobie te krzemienne. Bo drewniane mają chyba 5 ataku. No to w sumie i tak to by były najlepsze, ale nie będziemy aż tak bardzo skupiać się na... czy to tworzy 50 strzał na raz? Z 10 metalu, tak. Uhuhu. Okej, okay, to może porobimy sobie trochę takich, zobaczymy. Suszarka, to sobie zrobimy od razu. Sznurek, 6 sztuk i kłody drewna. Dobra. Te drewniane strzały mają 6 obrażeń, więc te krzemienne nie mają aż tak, nie, takiej dużej różnicy. Więc ja bym poszedł w te ze złomu, no ale dobra, to te po prostu sobie wywalimy gdzieś do skrzynki. Drewnianych nie będziemy już używać, a zrobimy sobie więcej tych krzemiennych. To będą takie nasze podstawowe strzały. No a potem jak pozbieram trochę resztek metalu, to zrobimy sobie te najlepsze. Stwórz suszarkę. Dobra, i suszarkę postawimy sobie tutaj obok naszego pieca, który tworzył nam węgiel. Otwórz. I co tu się wrzuca? Suszony fioletowy owoc. Okej, czyli da się suszyć jedzonko. A druga rzecz to da się suszyć futro. Wysuszone na suszarce futro zwierzęce staje się mocniejsze i trwalsze, czyli można z tego ubrania pewnie lepsze robić.
ale wydaje mi się, że nie będą lepsze niż z blachy. To bardziej dla takiego łowcy. Futro zwierzęcia możemy tworzyć teraz z futrzanych naszywek. Ale wydaje mi się, że nie jest trudno zdobyć futro zwierzęce, więc z tego myślę, że nie skorzystam. Żywiczna pochodnia. O, to może być lepsze. Jeszcze jest woskowa pochodnia, poziom trzeci, która już ma 100 wytrzymałości. Wosk, żywica, tkaniny, gałązki. Zróbmy sobie jedną taką żywiczną pochodnię. Dobra, widzę, że jeszcze możemy zrobić coś takiego jak dekoracje ścienne z tej głowy tego pierwszego bossa przez nas pokonanego i to da komfort plus jeden, tylko tu trzeba jakieś drewniane deski. Tego na razie nie wiem jak zrobić, więc to sobie zostawimy na potem, ale zrobimy sobie dywan. Mamy sól, dwie sztuki i futro zwierzęcia. Wrzućmy to sobie tutaj. No i trzy soli potrzeba, no to niestety na razie to z tego nic nie będzie. Ale chciałbym sobie w przyszłości zrobić ten fajny dywan z misia. No a na ten moment zrobimy sobie dużą słomianą matę. I zwiększymy tym komfort o jeden. I położymy sobie tutaj przy łóżku. Wychodząc będzie nam ciepło w nóżki. Dobra, i ostatnią rzecz, jaką można u niej zrobić, to są właśnie pancerz zwiadowcy, który ma odporności fizycznej 30 i plus 12 wytrzymałość, ok? Zaraz sobie porównamy to z... A i tutaj odzyskanie wytrzymałości wzrasta, obrażenia dystansowe i tak dalej, czyli dla łucznika bardziej, ale zobaczmy, 30. A to, co mamy u siebie założone na postaci, ma 42. No to nie, to tutaj nic lepszego nie będzie. Ale mamy jeszcze dużo run, więc chciałbym sobie ulepszyć... Nie wiem, czy to jest różnica, u kogo to ulepszamy, ale chyba nie. Ulepszymy sobie ten łuk. Zwiększa obrażenia od ciosów plecy o 20%. No to my tak średnio będziemy w plecy bić z łuku. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 5%. Obrażenia od ciosów plecy. Obrażenia od trafień krytycznych i obrażenia od ciosów plecy. No to nie, my się nie bawimy w takie rzeczy. Zostawimy to sobie. Tutaj jakbym różdżkę ulepszył. Obrażenia magiczne od ognia, bla bla bla. Nie, to na razie tylko gilotyna i zobaczymy jak ta różdżka działa. Okej, a na ten moment włożymy sobie wszystkie fioletowe owoce tutaj i zmienimy recepturę na to. I niech się tworzą. O, zaznaczyła nam na mapie tutaj farmerkę, czyli musimy farmerkę odblokować, a tutaj alchemika. Okej, to są nasze kolejne dwie misje. Tylko chciałbym wiedzieć jeszcze, gdzie tą sól można pozyskać, ale... O, położenie kopalni soli, czyli tutaj. Dobra, to przy okazji jak alchemika będziemy odkrywać. No i dobra, tworzymy sobie jeszcze tylko te strzały. 50 sztuk. I kolejne 50. Powinno wystarczyć na jakiś czas. Łowczyni żyje. Być może zdradzi ci co nieco na temat przetrwania w mglistych ziemiach. Dobra, no to kolejną naszą misją jest pójście i odkrycie alchemika. A przy okazji położenia kopalni soli i zebrania jej troszkę, żeby posuszyć skóry. Nie wiem, czy potrzebna mi ta skóra w ogóle, ale może jeszcze do czegoś się przyda. Moi kochani, jesteśmy już tutaj. Przeteleportowałem się do domu naszego poziomu pierwszego, czyli do naszego takiego punktu. I idziemy sobie do pradawnej krypty znaleźć naszego kolejnego towarzysza, alchemika. I może od razu w tym samym czasie pójdziemy sobie też do tej kopalni soli, a potem bezpośrednio jeszcze do krypty z farmerką. Zobaczymy. Wziąłem też różdżkę, bo doradzaliście mi, żebym zaczął z tego strzelać. Ja myślałem, że do tego trzeba mieć pociski, a to do... nie do różdżki, tylko do tej laski, takiej ruski. Więc z tego możemy sobie strzelać i marnuje nam się tylko mana. No i to się później naprawi nam ta różdżka, jakby jak... Zużywa się tak jak broń zwykła. No i dobra, mamy tu jakieś łany z pokoju. Czy to jest pole kukurydzy? Ja cię kręcę. Co będzie, jak ja to wyrwę? Włókno roślinne. O! To ja lubię włókna roślinne, ale to są już wysuszone kukurydze. A tutaj jest zwykła kukurydza. Bierzemy ją sobie, tylko jestem ciekaw, jak zdobyć na przykład nasionka takich rzeczy. Bo to jest dosyć skomplikowane. Jak przytrzymuję E, to nic się nie dzieje. Więc nie da się, tak jak wyraście, na przykład podnieść nasion zamiast roślinek. Dobra, muszę się zorientować tutaj. Tam widzę, że grzyby jeszcze rosną. Biorę to wszystko i pomyślimy. Tu na górze widzę skrzynkę, wejdziemy sobie. Tam jest chyba jakiś na dole przycisk, czy co to jest?
O, tu było, okej. Tu był hak, mogliśmy sobie tędy wejść, ale coś tam w środku widzę. O, pewnie jak to rozwalę. Dobra. A nie, to jest tylko kominek, dobra. To idziemy sobie stąd dalej. Tu mam jeszcze jeden dom do sprawdzenia, ale najpierw zerknę, czy tu... O, proszę, bandaż. I tu już nic więcej nie ma. Jezu, jaka ta muzyczka jest klimatyczna, zawsze to będę mówił. No, dwuręczna broń. Uuu, tu jest jakaś jama w ogóle, zobaczcie. Czy to jest? Tak, to jest dom tych wilków. Okej, okay. Czy one się tu pojawiają, czy... Czy to się da rozwalić coś, żeby one przestały się pojawiać, na przykład to? Czekajcie, może kilofę? Okej, rozwaliłem to i... I może się nie będą pojawiać już, zobaczymy. Ale jaskinia jest naprawdę bardzo fajna i zauważyłem na YouTubie, że da się budować w takich jaskiniach. To musi być klimatyczna baza w takim hobby... hobbicim domku. Cholera, szczur! Jakiś ogromny. O, mięsko. A, i z nich wypadają te futrzane naszywki, okej. Jak zbierzemy 10, to... Z 10 można jedno futro zrobić zwykłe, ale to się średnio opłaca, szczerze mówiąc. Schody na poddasze. Czy tu też będą szczury? Tutaj nic nie ma. O, no, poddasze mi się podoba. Sznurek. I skrzynka. Co będzie w środku? Gwieździsta metalowa buława. Biorę. I tu chyba można... Nie, nie chciałem spać. Chciałem podnieść te skóry. No ale to tak zawsze myli. O, jest jakieś... Jeszcze przejście. Skrzyneczka kolejna. O, wytrych. Uhuhu. Udało się, czy się nie udało? Udało się. Drewniane strzały. O. Mogło być coś lepszego, no ale niech będzie. Tu jest kolejna kula do... tego, żeby sobie punkcik ustawić odrodzenia. Ale dowiedziałem się, że jeszcze jednej ważnej rzeczy. Tylko potrzebuję do tego zebrać jeszcze kilka takich grzybków z tej mgły. Dawno w ogóle nie byliśmy na mgle, co? Zbierzmy sobie te grzybki, tak? To z tego tak, esencja mgły, okej. Potrzebujemy 15 esencji mgły na to, żeby... O cholera, tu coś mocniejszego było. Po to, żeby zrobić taką skrzynię magiczną. Jeżeli mamy tą magiczną skrzynię, czy to się da zwykłym toporem zebrać? Chyba tak. To nie musimy wyjmować rzeczy ze skrzynek, żeby coś skraftować, tylko... Jeżeli podchodzimy na przykład do naszego kowala, to on automatycznie wie, że w pobliżu jest skrzynka niebieska i z niej wyciąga sobie przedmioty. Jest to naprawdę mega fajne. Mamy tego 25, więc już wystarczy. Myślę, że na dwie skrzynki, bo jeszcze w domu coś mam. A takie dwie skrzynie nam w zupełności wystarczą. Idziemy w kierunku naszego alchemika, ale po drodze widzę, że są jeszcze jakieś opowieść o ogniu, by zaleczyć stare rany i położenie kopalni soli, więc to wszystko, ten cały kwadrat chciałbym sobie zwiedzić. No, kolejne wilki, sztuk 3. Jakoś dziwnie stoją. Spróbujmy z tej różdżki, może co? O cholera. Nie wiem, czy to jakoś dużo bije. W ogóle jakoś dziwnie te pociski lecą. No, nie bardzo jest to dla mnie. Bardziej czuję, szczerze mówiąc, topór. Ale myślę, że przyda się bardziej na jakieś latające stwory, tak jak mi napisaliście w komentarzach. Ale się ciemno nagle zrobiło. Ja cię kręcę.